Na własne oczy widziałem to wszystko. Biedę, bogactwo, znam osiedle cudów. Swoje widziałem, nic darmo nie przyszło. Na drodze po milion, milion zarzutów. Na własne oczy widziałem to wszystko. Biedę, bogactwo, znam osiedle cudów. Swoje widziałem, nic darmo nie przyszło. Na drodze po milion, witam serdecznie, z Kapotą. Siemanko, siemanko. Za przybycie. I co? Czemu hip-hop? Jak się to zaczęło wszystko? Opowiadaj. No zaczęło się to 3 lata temu, kochany, kurde, ziomek mnie zaprosił do restauracji, mówił, że mam fajny głos, spróbuj mi coś fajnego nagrać. Okay. Udało się, jest to sukces, no. Fajnie, zrobiłem kilka numerów, wydałem płytę, okay, która się okazała sukcesem, pojeździłem całą Polskę, wszystkie kluby, więc... Dobrze, nie? Uciesz bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Lat, tak jest, pracowałem 13 lat u pracodawcy, jako w gastronomii, jako kucharz, więc fajnie, jak jedziesz na jeden koncert, zarobisz tyle, co pracujesz w jeden, mega, nie? Mega, jeden, dobra, w jeden miesiąc, no. Tak naprawdę. No tak, ale wiesz, to też może pokazać innym, że wiesz, że warto, nie? Warto, pewnie próbować trzeba się, przede wszystkim, no ja akurat nie jestem wykształcony, bo skończyłem tylko na podstawówce, i mi to wystarczyło, ale jest sukces, tak, no tak udało się, no. Trzeba cały czas iść do przodu, cały czas się rozwijać, uczyć i próbować, nie? No dobra, ale ty wiesz co, no skąd ten, bo to Dioks, tak? Skąd się dowiedział o... Dioks, nie, no Dioksa ja poznałem, jak pracowałem w gastronomii. A skąd się dowiedział w restauracji. Ja pracowałem 5 lat chyba. Moja pierwsza praca była w chińskiej restauracji. Okej, w Warszawie, nie? W Warszawie, w hotelu Marriott, pod Marriottem centralnie. Okay. I wspólnie poznałem go przez kolegę, nie? Okay. I tak się zaczęliśmy kumplować. Mhm. Jeździłem na trasy z zespołem Hi-Fi Bandą, gdzie on też tam, no tak, tam był. I tak zaczęła się moja... Pozdrawiamy Hi-Fi Bandę. Pozdrawiamy, której już nie ma, bo się rozpadła. Tam był Keps, Hi-Fi, Dioks, tak, czarny. Więc pozdrawiamy jak najbardziej. I co tak się zaczęło. Okej, okay, super. Super, no ja w ogóle wow, bo nie spodziewałem się tego przede wszystkim, że to pyknie tak naprawdę, bo tak to poznałem przez Dioksa tych wszystkich tak naprawdę raperów, gdzie jeździłem po trasach koncertowych z nimi i nie tylko później już z Hi-Fi Bandą, bo jeździłem i z Małachem Rufusem, gdzie serdecznie pozdrawiamy, z KN-em jeździłem. Więc tam mi trochę Sokołem jeździłem, więc no bardzo. Jako kierowca też jeździłem ich. A to kurczę, wiesz, zacząłeś, wiesz, to gdzieś tam. I to się zaczęło łapać. Weszło się do studia, zaczęło się coś tam próbować pisać, próbować rapować i poszło. Jest, i poszło, i jest boom. Dobry, kurczę, nieźle. I zakochałem się. Tit! No tak, to jest, to zakochanie, nie? Różnie, raz kochasz, raz nie kochasz. Raz płacisz, raz nie płacisz. Co rzeczy kochasz? Trzeba kochać cały czas. Nawet jak płacisz. Nawet jak płacisz, ale przynajmniej nie dzwonią. I nie robią problemów, nie jak tak płacisz. Trzeba szukać tak, żeby nie płacić i nie dzwonili. Dobra, panie, ty. Wiem, że też coś tam mówiłeś, jak rozmawialiśmy wcześniej, że coś tam z kręgosłupem gdzieś tam kiedyś miałeś, nie? Dokładnie. Miałeś zabiegi przez, przez 13 lat, jak pracowałem w gastronomii i byłem zawsze skrzywiony, bo krojenie, czy wydawanie dań, czy cokolwiek, ten kręgosłup siadał tak naprawdę. Jak się pracuje po 16 godzin jako kucharz, to nie jest lekka praca. Grawitacja nie pomaga, nie? Nie pomaga, gdzie jeszcze się... tryb życia człowieka, w którym się pracuje w gastronomii, też nie jest lekko. Też nie jest lekko. Więc po prostu już na starość te kręgosłup. No kurwa, mam 37 lat, nie wiem czy stary. Jesteś cielo, panie. To dobrze się konserwujesz. No. W sumie ja też tak mi mówią. Solarium, kremy, wiesz. No tak. 30 plus grzybki, kremy tam smarujesz, kurde, człowiek się od razu robi. Nie? Dokładnie. Jak z babą. Defloidy działają. Dobra, co z tym kręgosłupem, panie? Co z tym kręgosłupem? Kręgi dolne, nie wiem, czy to lędźwia, czy to jak to tam się tam mówi. I mi to wyskakiwało i co chwilę nieraz jak mam coś złapałem źle, nie tak jak normalnie trzeba zrobić przysiad i całą się podnieść ciałem, to ja oczywiście szedłem to na skróty, bo nie miałem na to czasu. Nie myślałem, bo to już jest tryb człowieka, który już wiesz, zgarbiony dokładnie. I tak to wygląda. I zawsze mi to wyskakiwało, czy tam dwa kluszowe później miałem. Okay. I to też jest ból ogólnie. Dobre. Dlatego musiałem co pół roku chodzić do fizjoterapeuty, żeby mnie nastawił. Nie? I tam w Warszawie, nie? Też. W Warszawie, tak, jak najbardziej. A kiedy miałeś ostatni zabieg?
półtora roku temu. Okej, okay, fajnie, nie? No to aktor już. No, wiesz, bo dużo osób nie wie, co to nawet jest. Tak, no, stąd te filmy, nie? Co rok, moim zdaniem, człowiek powinien tak gdzieś się tam iść i się wyprostować. Tak naprawdę. Powiedzieć, że to 3 miesiące. Co 3 miesiące, wpadajcie, jak nie co tydzień. Dziękuję. Do kolegi, jak najbardziej. Ale tak jesteście z Polski. Nie, jak jesteście tak z Polski, przylatujcie, tanio są bilety, tylko się szczepcie. Dobra. Dobra, to co? Wiemy, że coś tam na dole było. Czy jakiś dyskomfort z szyją miałeś kiedykolwiek z piersiowym, gdziekolwiek? Nie. Miałem tylko sam dół, nie? Dobra. Półtora roku temu ostatnia terapia. Dobra, wiesz co, połóż się na plecy, tutaj głowę. Dobra. Wiesz co? Buty zdjąć? Bez znaczenia. No, możesz, no. Połóż tylko na plecy, nie? Na plecy mam się położyć? Tak, no, super. Okej. Okay. Dobra. To co, ja sobie będę Cię badał i będę Ci zadawał pytania, a Ty powiedz mi, wiesz co, zanim, jak ja Cię będę badał, o jakichś fitach. Wiesz co, bo wiem, że tam, nie, coś tam które będą, widać czy Ciebie dużo. Które będą, które są, które były, wiesz... Które, no, fity mam już zrobione z Malikiem, no, Montaną. O tym widziałem coś tam. No. Z Pejem, z Peją. No. No, wstedy. Dobrze, no. No sami pozdrawiam Jacka. No, nie połóż dłonie na brzuch. No mów, opowiadaj, nie? No tak naprawdę i z Kaziorem, i z Frostim Reggae, naprawdę gości miałem troszeczkę sporo, gajowych, serdecznie wszystkich pozdrawiam i dziękuję za fity. Ostatni fit, jaki miałem, to miałem z Pawkiem i z Rikiem, swoje widziałem tutaj, no to tak, nagrane tutaj na miejscu, więc bardzo fajny numer, gościnnie się dograłem. To na płycy, nie? Loco Commander, tak, nie, ten numer jest akurat na mixtape C13 na dziesięciolecie. Okay. Podnieś lewą nogę do góry. Dobra, opuść. A prawą? A kiedy miałeś ostatni raz? Wiem, półtora roku miałeś terapię? Tak. A... I nóg nie mogłem podnosić. Tak? Powiedzmy skarpetki zakładać, nie? Taka akcja. Dobra. Dobra, a no i po terapii było oczywiście okej, okay, co nie? Tak, no jak mnie nastawi, to jest w ogóle spokój i musiałem ćwiczyć w domu sobie przez jakiś okres, kłaść się na brzuchu i podnosić sobie ręce i nogi takie kukułko. Tak, no, musiałem, żeby kręgosłup się odzwyczaił zginąć, tak? Tylko był już, wiesz, w tą stronę. U Ciebie nie w kupę jak leci, nie? Tak. Dobra, połóż się proszę na brzuchu. Dobra, a jakieś plany na przyszłość muzyczne? Tak, no planuję w tym. Opowiadaj. Planuję w tym roku wydać płytę. No. No a jakiś taki sztywny termin, czy jeszcze nie wiesz? Nie, jeszcze nie wiem, jestem w trakcie nagrania. Mam na razie już 4 numery nagrane. Okej. Okay. Czekam jeszcze na wenę. Na razie czasu nie mam. A ty nie masz wena? Wena i czasu. Okej. Okay. Troszeczkę pracy, zaraz lecę do swoich dzieci. Okej, okay, do Polski, tak. Do Polski. No. Czy jak tutaj uciskam, jakiś dyskomfort czujesz? No, na dole, tak. Nie? Tutaj, co nie? Tak. O. L4, L5. Dobra. Tutaj, jak? Nie, to jest okej, okay, tak? Dobra. Zajmę się dzisiaj, że tak powiem, całym Twoim ciałem, wynastawiam całe Twoje ciało. Będzie to stricte zabieg chiropraktyczny, czyli pewnie będzie troszkę chrupania. Okay? Ale na pewno da to mega rozluźnienie na całe ciało. Cały układ nerwowy fajnie się, że tak powiem, rozluźni, tak? Będę taki luźniejszy chłopak. Tak. I tak jesteś luźny chłopak, to jeszcze bardziej będziesz luźniejszy. Cieszę się bardzo. Dobra. Spójrz się w lewo. Super, spoko. Do dziury. I w prawo. Dobra, okej. Okay. No i powiedzę, że nie jest tak z tą źle, wiesz? Naprawdę? No. O kurde. Dobra. To co, zaczynamy od stawów krzyżowo-biodrowych. Czyli połóż sobie prawą nogę wyprostowaną na lewą. No, wyprostowaną całą. No, no wyprostuj kolano. O tak, nie? I trzymaj. Ja sobie zrobię tutaj taki lekki ucisk, okej? Okay? Dobra. Zmień nogi. Dobra. Dużo gości na płycie będzie? Około 8-10. 8. Myślę, że 8 między 8 a 10 gości.
Dobra. Ciężko jest tak sobie gości, że tak powiem, zgrać wszystkich w czasie? No ciężko, naprawdę. Trzeba zbierać. O, już na plecy. Czasami każdy nie ma czasu, każdy ma swoje też... No jasne, jakieś tam... Sprawy, swoje płyty, swoje nagrywki, no. Koncerty. A czy ja jestem na razie tutaj, to nic nie mogę tak zdziałać. Okej. Okay. Planuję sobie to wszystko poukładać, pak, 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 powysyłać piloty i czekać, nie? I czekać, aż się dograją, nie? A to co tam, ty wysyłasz bit, tak? Czy... Wysyłam bit z pilotem i czekam na dogrywkę i, okay, i działam później teledysk. No. Dużo teledysków będzie na płycie? Jak, no, jak będę chciał zrobić tak jak w pierwszej płycie, prawie wszystkie. O kurczę, fajnie. Pierwszą płytę jak wydałem, to było 12 numerów, w tym 10 teledysków. Więc... Dobrze, nie? Więc tylko fajnie. Dwa nie wiem. Złap się tutaj, zrobię sobie taką dekompresję w osi długiej stawów kończyn dolnych, ok? Dobra. O kurde. Dlatego tak ważne jest zrobienie całego ciała, tak? No. Bo jeżeli bym się zajął twoją kręgosłupem, a kostka była źle ustawiona, prawda? Aha. Czy tam, czy staw kolanowy, czy biodro, to no. Wiesz, to tak jakby wyciło do siebie. O kurde. Super. Ale żyjesz, nie? Całe... Żyję, pięknie. Dobra. Połóż te dłonie na brzuchu. Super. Dobra. Stawy kolanowe. Strzałeczka, luźniutko. Dobra, trzymaj. Dobra. Tak lecisz na przykład do Polski, to na spontanie nic nie nagrywasz, czy...? Teraz jak lecę, to tak, będę nagrywał od razu dwa numery jakieś. Może jakiś teledysk zrobię. Okej. Okay. I zobaczymy. A to jakiś fit, tak, czy...? Nie, sam jako siebie, sam, tak, no. Dobra. Zrobię teraz spojenie umowne. Zrobiliśmy tył kręgosłupa, tak? No. Znaczy, no tak, kręgosłupa, czy stawy krzyżowo-biodrowe, teraz zrobimy przód miednicy, dobra? O kurde. No, naciskaj kolana do zewnątrz. Tak? Do zewnątrz. O tutaj, o tak, nie? A! No spoko. 5, 6, 7, 8, mocniej puść. Dobra, i teraz ściskaj. Super. O kurde. Jajecznica, co? No. Tragedia. No. Jeszcze nie wymyśliłem nazwy dla kobiet, wiesz? Ale to było dobre dla kobiet. Dlatego mówię, że to przód miednicy. Bardzo dobra nazwa. Dobra, no to wiemy, że tutaj gdzieś po prawej stronie coś tam jest. Ciaśniutko, nie? Praworęczne? Tak. Dobra, to co? Lecimy z szyją. Co tam się stało? Kozak. Brakowało mi tego właśnie. Super. Jest naprawdę o wiele lepiej. Polecam serdecznie, jak chcecie mieć fajną przygodę z fizjoterapeutą, a przynajmniej będziecie mogli prosto patrzeć teraz. Chyba, na świat. Wiesz, jak wstaniesz, nie? Stałaś, tak? Nie, jeszcze nie, mówię, że jak wstaniesz, nie? No tak, jeszcze nie mówimy, nie? Ale tak, to jest to. Dobra. To jest potrzebne. Czyli zrobiliśmy sobie szyję, lewą, prawą kolumnę. Zrobimy sobie dekompresję w osi długiej kręgosłupa, czyli tak jakby rozszczepienie wszystkich kręgów. No. Taka fajna, ciekawa technika. Później zrobimy kilka tam dekompresji i będziemy wolni. Dobra. Luźniutko. Dobra. W porządku? W porządku. Dobra. Bardzo bym cię prosił, żebyś sobie zrobił wdech i wydech, tak rozluźnił się, nie? Chociaż to luźny chłopak to. Bardzo cię prosił, żebyś powolutku wstał gdzieś tutaj. Ja sobie przestawię łóżko i zrobię tą dekompresję, okej? Okay? Dobra. W głowie ci się może kręcić. Nie, jest okej. Okay. Jest okej? Okay? No, dobra. Jest to wiesz co? Wstań sobie, przestawię łóżko. Dobra. Wstań sobie tyłem do mnie. I zobacz, połóż sobie tak dłonie. Tak? Ja ciebie złapię i podniosę. Okej, okay, okay? Wiem, też to robię znajomym. Super. Dobra, tylko potrzebuję od ciebie, wiesz co, takich wdechów i wydechów, wiesz? Super. Jak będziesz robił wydech, to taki, jakbyś dmuchał, nie? Okej. Okay. Super. Trzymaj ręce, wiesz co, tak na ramionach. Tak? Świetnie. Dobra, i zobacz, panie. No, weź sobie głowę do dołu. Stoi z miejsca. O, sorry. Spoko, spoko. O. Okej? Okay? Dobra, o, troszkę paczka chipsów chrupiesz, ale... No, to już jest ten wiek.
Zapraszam wszystkich. Co 3 miesiące jednak. Jednak co 3 miesiące, co tydzień? Jednak nie, co 3 miesiące. Tak sobie złap. Skrzyżuj palce. Dobra, zobacz, złapię ciebie tak. Biorę ciebie troszkę na siebie. Tak. Potem już wdech, wydech. Tak. A przy wydechu łokcie ściskasz, okej? Okay? Spróbuję samemu. Poczekaj. Tak, dobra, i poczekaj, daj mi teraz ciebie złapać. O. O kurde. Nieźle, nie? Tego jeszcze nie znałem. Bardzo dobre. Super, no tak. Zobaczysz. Poczekaj, daj mi przesunąć, wiesz co? Wiem, że teraz chyba te nogi będą, tak? Dół będziesz robił. Wiesz to inaczej robię dół, wiesz? Ale pokażę ci, to jest fajne, bo robię tak jakby całą taką kolumnę. Pamiętam, że mi tak musiałem nogę zgiąć, tak? I mi... Na boki, nie? Tak, na boki miałem, no. Robię to troszkę inaczej, wiesz? Aha, też okay, fajnie, okay. Całą kolumnę. No. Połóż na brzuchu, dokończę sobie kręgosłup piersiowy. Dobra. Przejście szyjno-piersiowe. O, dobra. Dobra, nie? Tutaj taki masz... Kawał byka, wiesz. Kawał byka, tak jest. Dobra, panie. Co? Potrzebuję, żebyś sobie oczywiście wdechy i oddechy, tak? Przy wydechu, wydechu się tak jakby rozluźniasz, nie? Dobra. I teraz jedna z takich może nieprzyjemnych technik. Będę cię po prostu uciskał tutaj, okej? Okay? Okej. Okay. Ale potrzebuję, żebyś oddychał, wiesz? Pomagał mi. Wydech. Tam już mi wychrypałeś na stojąco. Dobra. Dobra, panie książę. Wstajemy? Tak. Zrobimy jeszcze jedną technikę. Siedzę nogami są na szeroko. Świetnie. Tak jakbyś na koniu siedział, nie? Wiem. To też miałeś? Też, no. Okay. Nie wiedziałem, że ktoś jeszcze taką technikę robi. Jest kilku nas, tak nie? Jak dziewczyny. No tak, coś z tym koniem jest, nie? Dobra. Bardzo cię prosił, żebyś... Tu, tak? No, to nie, to ja. Jesteś aresztowany. Byłem. Ale też mi tak trzymali. Ogólnie. No tak, słyszałem, nie? No, znaczy też te fizjoterapeuta. A, też tak mówił, że coś takiego miał. Ale dobra, to nie, to ja to zrobię inaczej. Dobra. Ściskaj kolanami leżankę. No. I połóż. Nie, dłonie tak sobie weź. No. A kolanami ściskasz no. Leżankę. Okej. Okay. Super, plecy prosto. Dobra, i skręcasz się w prawo. Ile fabryka dała? Pamiętaj, żeby ściskać leżankę, nie? Bo już stabilizujesz miednicę teraz, nie? Dobra. Ja zrobię przejście piersiowe lędźwiowe, kręgosłup lędźwiowy. Dobra? Dobra. A ty robisz wdech i wydech, a przy wydechu idziesz w prawo. Kurwa. No tak, to jest taka dziwna pozycja, nie? W lewo idziemy, panie. Ostatnia pozycja. No w lewo, w lewo. Super. Dobra, to wiesz co, to powiedz... Wiem. Wiesz co, to powiedz, gdzie cię można znaleźć. W sensie o social media, nie? Można mnie znaleźć na Instagramie. Można mnie znaleźć na YouTubie, można mnie znaleźć w Birmingham. I Krzysia wrzucił. Facebook jak najbardziej, Książę Kapota. No i co? I niedługo u ciebie. Tak jest, niedługo u mnie, tak, będziemy na netach, nie? Będziemy na netach, będziemy was masować. Nie, tak on będzie was masował, bo się na tym zna. A ty będziesz rapował. A ja będę rapował albo was usypiał. Super. Swoim śpiewaniem. Więc serdecznie zapraszam, odwiedzajcie, sprawdzajcie, lajkujcie i co? I do zobaczenia. Dokładnie. Jasne. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Trzymaj się.